spać, dzidziu ma, zamknij oczka swe, Gucio lata gdzieś. No coś ty, tutaj jestem! Dlaczego znowu te larwy tak strasznie płaczą? Mam tego dość. Porozmawiam sobie z sędzią osobiście. A może by tak groźnemu sędziemu zrobić jakiś mały psikus? Mam fajny pomysł. Trzy okrążenia przed wejściem. Co za organizacja! Nie wiem, jak nasz ul sobie radził przed pańskim przybyciem. Przy okazji, królowa pragnie panu pogratulować osobiście. Gratulacje się należą. Dzięki mnie w tym ulu jest wreszcie porządek. Sędzio, brawo! No, i jak wygląda nasz ul? Doskonale! Napiszę o tym w raporcie. Au! Uważaj, gdzie lecisz! Może byś trochę uważał! A ty? Znaku nie widziałaś? Kto ci w ogóle w tym ulu dał prawo latania? Cóż, panie sędzio, więc jednak pańska organizacja ruchu nie sprawdza się zbyt dobrze? Wasza wysokość, jestem pewien, że te pszczoły w ogóle nie patrzyły na znaki. Proszę, wasza wysokość, wszystko jest bardzo proste. Dla przykładu, ten oto znak wskazuje, że przybyłem na skrzyżowanie. Patrzę w prawo i w lewo i przelatuję. Te znaki wskazują, że mam skręcić, więc skręcam. Skręcam, skręcam. O, rety, ciągle tylko skręcam. Ten znak każe lecieć wyżej. Robię jak każe. O! A ten znak każe mi lecieć wprost przed siebie. Lecę prosto. Żadnego myślenia. Nade wszystko patrzę na strzałki. Robię trzy kółka i lecę prosto. Znaki mają zawsze rację. Trzeba latać jak każą znaki. Do widzenia, panie sędzio! Raczej nas nie odwiedzi aż do następnej kontroli. A za rok nie pozwolę ci przylatywać na wielkie porządki na ostatnią chwilę.